Siema, siema, moi drodzy, tu Gosia Ardes, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak wiecie z mojego Insta, w miniony weekend odwiedziłam Rzeszów. Pojechałam tam w bardzo konkretnym celu, a mianowicie jestem dziewczyną na torze. I w związku z tym, że jestem tą dziewczyną na torze, to zaangażowałam się w super projekt. Projekt The Girls on Track. Także zapraszam was na materiał i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o babie za kierownicą. I nie zapominajcie jeszcze o subskrypcji, czyli o tym przycisku czerwonym. On jest czerwony, ale u was na dole powinien być szary. Obok przycisku jest jeszcze dzwoneczek, także też naciśnijcie ten dzwoneczek i dzięki temu będziecie na bieżąco. Rzeszów! Po co tu jesteśmy? Jesteśmy tutaj, bo dzisiaj ma miejsce druga eliminacja do programu Girls on Track. Czyli nic innego jak dziewczyny na tory. Tak jak kiedyś były dziewczyny na traktory i piękny pin-up girl, tak teraz dziewczyny na tory. Na tory nie byle jakie, bo tory wyścigowe. Ta inicjatywa ma na celu popularyzację motorsportu wśród kobiet. Otóż ten program Girls on Track, Dziewczyny na tory, dedykowany jest dla wszystkich dziewczynek między 13 a 18 rokiem życia. Zadaniem dziewczynek jest przejechanie 100-metrowego slalomu. Slalomu ułożonego z pachołków. Po przejechaniu slalomu dziewczyny udają się na tak zwaną rozmowę kwalifikacyjną. Bardzo ważny drugi element eliminacji. Pierwsze to jest szybko przejechać tor na czas, po którym właśnie tutaj chodzimy, a drugi element to poprawnie, dobrze przejść przez rozmowę kwalifikacyjną, gdzie jest oceniana swoboda wymowy, znajomość języka i też to poczucie, to pasja, to coś, czy chce się ścigać, znaczy chce się uprawiać motorsport. Jeżeli chodzi o sam tor, to ogólnie to jest naprawdę techniczny. Są przeróżne elementy. Jest nawrocik, jest szybka sekcja, jest taka w ogóle zawika, o, ona znajduje się tutaj, tutaj pode mną jest taki pachołek do nawrotki. Jest też slalom. Generalnie pachołki są rozłożone naprawdę bardzo ciasno. To, co jest istotne i kluczowe, to aby w ogóle nie dotknąć tego pachołka, bo za dotknięcie pachołka, wiadomo, mamy tutaj karny czas, a tego nie chcemy. Za mną znajduje się tor treningowy, na którym dziewczynki przygotowują się do swojego głównego wyjazdu, który to odbywa się już na czas. Pewnie zastanawiacie się, co po tych eliminacjach, bo to są eliminacje. Tak, eliminacje. Pierwsze eliminacje były w Tychach, drugie są teraz w Rzeszowie. Tych etapów, z tych eliminacji wybiera się po 6 dziewczynek. W sumie te 12 niesamowitych, szybkich, bardzo zmotywowanych i zdeterminowanych dziewczyn zostanie objęte programem szkoleniowym przygotowanym właśnie przeze mnie. Będą to 4 bloki tematyczne, 4 spotkania, podczas których dziewczynki dowiedzą się, co to znaczy być kierowcą wyścigowym, z czym to wszystko jest związane, z czym to się je. Z tych dziewczyn prawda jest taka, no nie wszystkie będą kierowcami wyścigowymi, ale tutaj dziewczyny też dowiedzą się, że nie tylko mogą się ścigać, ale mogą zostać z tym motorsportem i być z nim związane na przykład poprzez komentowanie, poprzez bycie agentem kierowcy wyścigowego, czy poprzez, no nie wiem, bycie w jakimś związku, w czymkolwiek. To jest jakby pokazanie takiego całego zaplecza i pokazanie dziewczynom, że motorsport to jest cały pakiet. Oczywiście nic nie byłoby możliwe bez partnerów. Jednym z partnerów tego programu szkoleniowego, który dla tych dziewczyn przygotowałam, jest właśnie firma Raveno. Jest to mój personalny partner, sponsor i to oni też sfinansują część programu dla dziewczyn, za co naprawdę z całego serca w imieniu swoim, dziewczyn i wszystkich organizatorów bardzo wam dziękuję. Zanim dziewczyny przejdą do części praktycznej, najpierw muszą się zgłosić. Mogą to zrobić poprzez stronę internetową www.girlsontrack.pl lub przyjechać na miejsce i tutaj wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Następnie dziewczyny zostają wyposażone w profesjonalne kartingowe kombinezony, które zakładają i wybierają właśnie tutaj. Poza tym dostają oczywiście jeszcze kask, rękawiczki i też system zabezpieczenia na szyję, bo jest bezpiecznie. Po przejechanym slalomie jest drugi etap eliminacji, czyli rozmowa. Rozmowa odbywa się z panem Nikolasem, osobą przysłaną od FIA. Może się odbywać w języku polskim, wtedy jest tłumacz, jeżeli dziewczynki mówią po angielsku, to bardzo, bardzo plusują. Fantastyczne dwie eliminacje w Tychach i w Rzeszowie już są za nami. Czekamy teraz na Tor Poznań, ostatni dzień września, gdzie dziewczynki przyjadą, wezmą udział w rundzie WSMP, przyjadą się ze mną na prawym fotelu. To będzie pierwszy blok szkoleniowy właśnie dla dziewczynek, który organizuję ja w porozumieniu z PZMOT-em. Już się nie mogę doczekać, bo finalistki są naprawdę niesamowite. Żegnam się z wami. Dzięki wielkie za obejrzenie relacji z Rzeszowa. Mam nadzieję, że relacja wam się podobała i cała inicjatywa również. Także wspierajcie Girls on Track, kibicujcie dziewczynom na torze. No i oczywiście pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.